Właśnie odpowiada nam pytanie po raz dwa i 203. Pan Jarek Konarek, 13. Dzień dobry. Dlaczego partia pokazywana była z perspektywy białych? Przecież nie jesteśmy Rosjaninami ani ruskimi agentami. Pozdrawiam serdecznie. Panie Jarku, nie bardzo rozumiem. Przecież biali w Rosji przegrali w 17, 18, 19 roku. Czerwoni wygrali. Więc nie bardzo rozumiem. A poza tym, no nie przesadzajmy, no, z tymi murzynami. Nie przesadzajmy. Pan Fidga. Wyłącz ty, nie, TV. Człowieku, może to odbarczy ci mózg. Tu tłumaczę. A, przeczytam. Pokazuje gość partii z perspektywy lepszego gracza. Duda zagrał po prostu kiepsko. Odbarczyć mózg. To znaczy wyciągnąć tam, wbić się czymś i wyciągnąć z tego mózgu to, co tam nie powinno być. Jakiś krwiak czy coś, to znaczy odbarczyć mózg. Natomiast gość, jestem gość. Bardzo się cieszę, panie Fidgo, pan ładnie to napisał. Lecimy dalej. Pan Radosław Szach. Gdyby czarny wiedział, co czeka tego białopolowego gońca, to zbiłby konisia na F3 po H3. Jak zawsze po skoczek F3 już komentatorzy mówili Rieti. No i cóż. Czy lepszą, równie grywalną koncepcją na tym poziomie byłoby zamiast depić budowanie własnego domku i roszadę? Dziękuję, pozdrawiam. No problem polega na tym, że nie jest łatwo czarnymi, zobaczmy stronę czarnych, po skoczek F3 zagrać debiut. No, nie mamy gwarancji, że debiut się uda. Nie mamy gwarancji obrony królewsko-indyjskiej. Benoni, Pirca i tak dalej, i tak dalej. No, trzeba być po prostu elastycznym i przygotowanym na kilka możliwości. Mówili Rieti. No, Rieti, no skąd mogą wiedzieć, że to był taki szachista Ryszard, Rysio, Rieti, Reti. I że się to. Co ciekawe. Anglicy nie odmieniają tego nazwiska, Rosjanie nie odmieniają, a po polsku się odmienia. No mamy tych 7 przypadków, Rosjanie mają 6, Niemcy 4, Anglicy 1,5. No co na to poradzę? Także no nie jest łatwo. Rzeczywiście tam lepiej było zbić, ale problem polegał na tym, że brakowało pionka na E6. Do wyboru było. Przy pionku na E6 szturm nie byłby taki groźny. O! Pan Janek tu napisał. Pan Janek. Dobry panie Piotrze, szybkie pytanka. Pierwsze. Jak pan skomentuje Ansa Magnusa co do wyłonienia jego rywala w walce o tytuł mistrza świata? Carlsen wspominał, że chciałby z zawodnikiem młodego pokolenia, który go zainspiruje, być dla niego wyzwaniem. Firuzja. To tylko takie typowe fiszerowanie, żeby podbić stawkę sponsorów. No bardzo możliwe, w dodatku takie prymitywne i nieeleganckie. No nie chce, niech nie gra. Przestanie być mistrzem świata. Przede wszystkim jako mistrz świata będzie mógł grać wtedy w Pucharze Świata normalnie, uczciwie. Jako że mistrz świata nie powinien grać w Pucharze Świata, bo nie może awansować, a odbiera innym taką możliwość. Bo tam, jak się podzieli Puchar Świata na dwie połówki, to zwycięzca każdej połówki awansuje do turnieju pretendentów. A tak to on tam wykosił między innymi chyba tego młodego Rosjanina, się jedną ręką podciąga. Na D zapomniałem nazwisko, sklerozę ma. A poza tym, nie chce, niech nie gra. No co za. Ja powiem tak. Moja dyrektor techniczny ma taką przyjaciółkę, która kiedyś wyjechała i mąż został z kotem. I rano mówi do kota: Siersiuk, śniadanie. Kot się nie ruszył, no i poszedł do domu i tego dnia kot nie jadł. Drugiego dnia rano mówi: Siersiuk, śniadanie. Kot się powoli zaczął zbliżać i tego dnia
Kot, już nie ja. Trzeciego dnia mówi, Sierżczuk, śniadanie. Kot rzucił się do kuchni i błyskawicznie zjadł. Ale to jest człowiek inteligentny. On na przykład kiedyś w jednym spojrzeniu zauważył, iż pisze na klawiaturze 10 palcami. Wiedział, że jest taka umiejętność i błyskawicznie ją dostrzegł. Także myślę, panie Janku, że na to pytanie on nie odpowiedziałem. Podobno Nakamura, znaczy Sierżczuk to było imię kota, albo on go tak nazywał. Podobno Nakamura po meczu z Dudą w wywiadzie, dla którego szachowych portali stwierdził, że debiut, jaki zagrał Biały Minasz Janek, w ogóle go nie zaskoczył. Ba, Hikaru twierdzi, że sam go grywał kilka lat. Hikaru może mówić, co chce, panią. Ja myślę, że za dużo przywiązujemy wagi. Jak byłem dzieckiem, była taka piosenka. Ćwierka ją rubelki od samego rana. Ćwir, ćwir, dokąd idziesz, Marysiu kochana? Marysia im na to grzecznie odpowiada. Szkolny rok się zaczął, idę do sąsiada. Jakoś nie pamiętam, panie Janku. No więc to ćwierkają sobie, ćwierkają tam. Tu dla tych, co nie znają się na szachach, na polskim, na angielskim, przypomnę, że Twitter po angielsku to znaczy ćwierkanie. Piszemy Twitter, to znaczy ćwierkać. No ćwierkają, inne wróble tam czytają to i poćwierkają, tak sobie ćwierkają, co ktoś powiedział, panie Janku. No co ktoś powiedział, no? Czy nie wydaje się panu, że sztab Dudy przygotował się do turnieju pretendentów dość sztampowo i nie ma w grze Polaka niczego zaskakującego? Panie Janku, to nie można tak. I Kamil Mitoń, i Grzegorz Gajewski, nie wiem, kto jeszcze wchodzi, to są bardzo, że tak się mówi, to są erudyci szachowi. Ludzie o wiedzy, użyję słowa, które nie wszyscy są bardzo dobrze ułożeni szachowo. Tylko jest ich dwóch, to trzeba wziąć pod uwagę, że jest ich dwóch. No i co? I nie w tym problem. Problem jest inny, ja nie jestem kompetentny, żeby za darmo tłumaczyć, jakie problemy debiutowe ma Jan Krzysztof Duda, ale nie uważam, że przygotował się sztampowo. Przygotowywał się do partii na remis, wysuszał tam, gdzie wysuszył, udało mu się, a z Nakamurą z Caruaną udało mu się podwójnie, bo Caruana się rzucił. Tam, gdzie się nie udało wysuszyć, no niestety. Polecam policzyć, ile ruchów ten skoczek zrobił. To była gra bez planu, każdy ruch osobno. To czysta gra komputerowa. A komputer podobno jest lepszy od człowieka. 3. Jak ocenił pan poziom tego turnieju pretendentów? Wysoki, średni. Jasio Zapominalski jest tak mocny, czy rywale niczym nie zaskoczyli? Rywale grali słabo. Wyszły. I tu ze mną się sugestię taką Kramnik postawił. Gra w sieci, gra w szachy szybkie, gra błyskawiczne, gra minutki, 30-sekundówki, ćwiartki. No grali w takie szachy. Oni w takie szachy grali. Pobieżne, słabe. Kramnik, polecam film Kramnika, w którym 12 partii wybrał z pierwszych 6 rund i pokazywał elementarne błędy. No, o różnych szachistach mówił. Nie będę nikogo wymieniał, bo to nie jest wyśmiewanie się. Po prostu on zrobił, on sam zastrzegał się, znaczy Kramnik, że się z nikogo nie wyśmiewa. No. 4. W wielu mediach podkreśla się, że Jan Krzysztof Duda jest pierwszym Polakiem, który wziął udział w turnieju pretendentów. A co pan uważa o udziale Najdorfa w turniejach pretendentów w latach 50. Oczywiście reprezentował Argentynę, 5. miejsce w 50. i był 6. i 7. w 53. No co mogę uważać? Panie Janku, że jest to męski szowinizm, panie Janku. Jest to czysty męski szowinizm. Krystyna Radzikowska grała w turnieju pretendentów. Grała z dobrym skutkiem. Była 6., co dało 7. miejsce na świecie. Agnieszka Brusman dwukrotnie grała w turnieju pretendentów, co dwukrotnie była 6., co dwukrotnie dała jej 7. miejsce na świecie, a Regina Gerlecka w 1935 roku zdobyła wicemistrzostwo świata. Czysty męski szowinizm. Jedziemy dalej.
Czy zapoznał się pan i śledził wizytę Najdorfa w Polsce, podobno dał wiele symultan i odczytów w Polsce w latach 70., 80., 90. Podobno. Dużo o tym nie pisano, dużo o tym nie wiadomo. Natomiast dowiedziałem się, spotkałem tego generała lotnictwa rok temu z tym pułkownikiem artylerii, że podobno Kasparow w 1991 roku grywał dużo partii za dużo pieniędzy w czasie pobytu w Warszawie. Także nie wiem. Lecimy dalej. Pan Marek Kawęcki. Kawęcki. Senny ten film. Trochę życia proszę w tych filmikach. Nie wiem, o co panu chodzi, panie Marku. Myśleć trzeba, podpowiem panu, myśleć trzeba, pan będzie myślał intensywnie, im bardziej intensywnie będzie pan myślał, tym bardziej pan będzie śpiący. Jeżeli pan będzie czekał, żeby padać panu coś gotowego, no to trudno, ja jestem smutasem, nie umiem powiadać dowcipów, żarty są mi immanentnie obce, panie Marku, proszę mi wybaczyć, proszę mi wybaczyć. Kabaret to nie mój żywioł. Pan Eni Ernoc. Bardzo lubię pana i pańską wiedzę, ale na tą żółtą szachownicę nie da się patrzeć. Panie Janku, to mój ulubiony kolor. Żółty mój ulubiony kolor, a moja nauczycielka tańca, wicemistrzyni Polski. Paulina. Jak on co? Paulina, oj, zapomniano, Paulino, wybacz mi. Z Częstochowy pochodziła. Dwukrotna wicemistrzyni Polski w tańcach łacińskich. Mówiła, że mi ładnie w niebieskim. Dąbek, o Paulina, pozdrawiam cię, panu pewnie nie widzisz. Pan Jarek Konarek. Najciekawsze są te partie na kamury na 5S, czyli na 5 sekund. Aha. Pan Marek Gomola. O. Partia hiszpańska jest dla białych. To jest... Partia hiszpańska dla białych to jeden z gorszych debiutów. Białego gońca łatwo wgonić z B5 i A4, a na B3 też nie będzie miał co robić, bo czarne zablokują diagonale. A2, G8, jak nastąpiło w tej właśnie partii. Samo postawienie gońca na B5 to strata tempa. Łącznie białe tracą tempo trzykrotnie, przestawiając białego gońca ostatecznie na B3. Wymiana gońca na skoczka C6 nie daje białym przewagi, ogólnie to lipny debiut. No, panie Marku, może dlatego teraz się grywa hybrydę włoskiej i hiszpańskiej. Rzeczywiście goniec na C4 atakuje punkt F7, a z B5 się wraca na tą przekątną. Pan Jarek Konarek, no to teraz wszystko jasne dzięki wozu. No to pana Marka pochwalił. Pan Kasztan Morderca, pozdrawiam. Trochę błędna trasa tego skoczka, ale sens zachowany, fajny materiał. Aha, no bo tam rzeczywiście się nie cofnąłem się i pan szybki jeden, świetny komentarz. O, nie wiedziałem, zobaczmy, czy jeszcze jakiś komentarz nie przybył. Wygląda na to, że już żaden komentarz nie przybył. Skoro nie przybył, to zobaczymy jakąś partię, miniaturkę. Tym razem będzie obrona węgierska. To nie jest taki zły debiut w turnieju pretendentów. Andrasz Adorian zagrał przeciwko samemu Spaskiemu, Borysowi. I ten mecz, no, nawet dzielnie walczył Adorian, no, ale Spaski był wybitny. Oto jest obrona węgierska. Niektórzy mówią, że to jest partia włoska. Nie, włoska byłaby o taka. Taka byłaby obrona dwóch skoczków, a to jest partia węgierska. D4. No, trzeba zbić. Można grać D6. Można zbić, można grać D6. C3. No i teraz trzeba albo przepnąć na D3, albo zagrać D6 i przejmować. Można grać i skoczek A5, bo tu nie ma szachów. Z równymi szansami, no z równymi. To czarny się skiepścił, ale okazało się, że biały tu. Grozi Maciuś.
I proszę, kombinujemy ruch czarnych. Myślę, że wszyscy znaleźli tu roszada. Ja teraz mam dwie możliwości uzyskania przewagi. Na przykład na goniec C1. Skoczek B4. A na hetman D1, C2. No ale jak biały zagra na przykład goniec G7. Albo może nawet zaoferować jakostkę. I pozycja jest bardzo ciężka dla czarnych. No to tyle, żeśmy sobie pogadali.